16 dzień grudnia, jesteśmy w Nowym Sadzie w hali Spence. Za nami dwa mecze kolejne 1/8, które tu się rozgrywały. Dziś poznaliśmy wszystkich ćwierćfinalistów. W Nowym Sadzie nie było niespodzianki, jeśli chodzi o mecz Norwegia-Czechy. 31-21 wysokie zwycięstwo Norweżek. Natomiast jest pewna niespodzianka. Nie tyle zwycięstwo Węgierek nad Hiszpankami, ale stosunek 28-21 to najlepszy zdecydowanie mecz Madziarek na tym turnieju. No i Węgierki zagrają również w ćwierćfinale. Dwa ciekawe mecze również w Combank Arenie w Belgradzie. Brazylia wygrała z Holandią, natomiast na koniec dnia fenomenalny mecz Serbek z Koreankami. Serbia po golu w ostatniej sekundzie Jelene Erić zwycięża. No i znamy w ten sposób wszystkie pary ćwierćfinałowe. Najważniejsza potyczka to oczywiście Polska-Francja. W środę tu o 17:30 w hali Spence w Nowym Sadzie transmisja bezpośrednia w TVP2. Po raz pierwszy od prawie 6 lat znów wraca do dwójki reprezentacja kobiet w piłce ręcznej. To wielki dzień dla polskiego szczypiorniaka, jeśli chodzi o występy naszych pań. Drugim meczem, który będzie rozegrany tutaj w najbliższą środę po spotkaniu Polska-Francja jest Niemcy-Dania. Ten właśnie pojedynek, natomiast w Belgradzie zmierzą się ze sobą Węgry-Brazylia i Norwegia-Serbia. Tak właśnie wyglądają te cztery pary ćwierćfinałowe. My mamy nadzieję, że będziemy mieć kolejne dobre wieści tu w środę. Co dziś robiły Polki? Rano siłownia, o 11:00, nawet trochę wcześniej spotkanie z dziennikarzami, potem absolutnie czas wolny. Część dziewczyn pojechała coś zjeść do centrum miasta, część z nich oglądała pierwszy mecz tutaj Węgry, Hiszpania. No ale dziś rządziło jedno słowo, relaks, gdzieś wyciszenie, zapomnienie o tym, co było wczoraj. No i początek przygotowania się do potyczki środowej z Francją. Jutro dłużej o naszym rywalu, dziś w dobrych nastrojach, bo cały czas pamiętamy, co się zdarzyło wczoraj. Wiemy, że Polki są wśród 8 najlepszych drużyn świata. Z hali Spence w Nowym Sadzie dla handball.pl Michał Pomorski.